Witajcie kochani po dłuższej przerwie, a nawet nieco bardziej dłuższej, dlatego że nie było mnie chyba nawet ponad rok, prawda? Tak coś mi się kojarzy, nie chcę dokładnie liczyć, ale no tak to wyszło. Widziałam w komentarzach, że tęskniliście, widziałam, że się martwiliście, naprawdę niezmiernie to doceniam, ale potrzebowałam tego czasu dla siebie samej, potrzebowałam go na transformację. Dzięki temu mogę dzisiaj do Was powrócić z jeszcze większą wiedzą. Tradycyjne filmy, jak te typu o Alicji w Krainie Czarów, czy o Nikoli Tesli i Magii 369, one ciągle będą się na moim kanale pojawiać. Ja nie planuję z nich rezygnować. Obiecałam Wam serię na temat Nikoli Tesli i Magii 369 i dotrzymam słowa. Ta seria powstanie. Natomiast dzisiaj chciałam Wam zaproponować coś zupełnie nowego, ponieważ podczas mojej transformacji bardzo zaprzyjaźniłam się z różnego rodzaju kartami Oracle i chciałam po prostu eksperymentalnie spróbować połączyć je z taką techniką storytellingu, no i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jeśli nam to dobrze wyjdzie, to będziemy po prostu nagrywać takich filmów więcej, tak? Dzisiaj eksperymentujemy z talią alchemiczną i zrobimy sobie taki rozkład na 5 kart. To jest rozkład pod tytułem Alchemiczna Unia. I jest to rozkład, który odnosi się do Waszej relacji z jakąś osobą, o której myślicie. Nie musi być to relacja romantyczna, od razu zaznaczam, tak? Strasznie źle się stosują te karty, oprócz tego, że są naprawdę super. Chyba najlepsza talia w ogóle... A, się posypałam. Najlepsza talia, jaką mi się udało upolować, już jestem, to mają tą jedną wadę, że właśnie przez te swoje heksagonalne kształty bardzo źle się stosują, ale damy radę. Raz, 2, 3, 4, 5 i jeszcze weźmiemy sobie 2 karty Tarota z Hieronima Boscha. Boże, nie z tej strony, zakręcona dziewczyna. Teraz jeszcze sobie szybko oczyszczę. Raz, 2, 3. Dobra, jeszcze je sobie przetasujemy. Ja już je wcześniej tasowałam, więc teraz nie muszę ich aż tak dokładnie tasować, ale chciałam, żebyście też widzieli, że ja tasuję. Ja sobie te 2 karty wylosuję, kochani, ale nie mogę Wam ich pokazać, dlatego że na tych kartach jest nagość. Tak? A właściwie to mogę Wam pokazać. Pokażę Wam, tylko przykryję tą nagość paluchami najpierw. Dobra, i mamy kartę kochanków i mamy kartę kuszenia z talii Hieronima Boscha. Nie będę Wam ich więcej pokazywała, bo tak jak mówiłam, YouTube banuje nagość i nie chcę sobie narobić problemów, tak? Już je chowam, ale pamiętamy, tak, że te karty wylosowałam. I teraz tak, co my tu mamy z tych kart alchemicznych? Mamy kartę niestworzonego. To jest karta, która mówi o tym, co Wy wnosicie do tej relacji ze swoją osobą. Mamy kartę Plutona, co Wasza osoba wnosi do tej relacji. Kartę Androgyna, co lekcję, jaką Wy musicie przerobić w związku z tą relacją. Merkury, lekcja Waszej osoby, co Wasza osoba ma przerobić. No i na samej górze to jest tak zwane magnum opus tej relacji, czyli efekt Waszej pracy nad tą relacją. No to mamy alchemiczne wesele. Pięknie, nie? Unia. Jakby nie było, na samej górze. Ja sobie teraz obróciłam kamerę, tak żebyście mogli też widzieć karty, a niekoniecznie moją buzię. Tym bardziej, że nie wszyscy za nią przepadają, jak w komentarzach czasami dajecie temu wyraz. No ale mnie to jakoś tam niespecjalnie dotyka, także luz. Dobra, kochani, karta kochanków wskazuje na to, że może to być czytanie, które będzie dotyczyło relacji bliźniaczych płomieni. Tutaj dodatkowo bardzo mocno potwierdzają to karty Oracle, więc prawdopodobnie tak właśnie jest, ale równie dobrze może to odnosić się do każdej innej relacji, niekoniecznie w ogóle musi być to relacja romantyczna. Kochankowie reprezentują również podstawowe ludzkie pragnienie zjednoczenia się z tym, co boskie, ale najpierw musimy zjednoczyć różne wewnętrzne części samych siebie, nasze ego, czyli tą część nas, z którą się identyfikujemy, oraz nasze głębsze ja, które obejmuje wszystko, czym jesteśmy, zarówno to, co w nas dobre i to, co w nas złe. Także nawet jeśli nie jesteście w procesie bliźniaczych płomieni, ani w żadnym innym związku duchowym, czy też czysto karmicznym, to zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, który być może pomoże Wam zjednoczyć w sobie różne części Was samych. Może pomoże Wam zjednoczyć i zrównoważyć pierwiastek męski i pierwiastek żeński w Was samych. Także myślę, że nic nie tracicie. Dobra, przechodzimy sobie teraz, kochani, już do naszych kart. Karta numer 1, czyli karta niestworzona. Będę może ją tak trzymała, żebyście też mogli ją widzieć. Karta ta mówi, co Ty wnosisz do tej relacji. Wszystko, co na świecie istnieje, istniało wcześniej w formie ziarna. I również to ziarno, kiedy jeszcze nie istniało, ono też istniało w formie ziarna. Istnieje jakieś ziarno ziarna, czyli taki prapoczątek, tak? Coś, co jeszcze nie zostało stworzone, co nie istnieje. Był taki czas, kiedy wszystko, co znasz, jeszcze się nie narodziło. Miejsca, które znasz, nie były jeszcze nazwane. Budynki, które zamieszkujesz, nie zostały jeszcze wybudowane. Kiedy w umyśle artysty nie narodziła się jeszcze Twoja ulubiona piosenka. Ta nuta, która tak umila Ci dziś dzień, nie została jeszcze zagrana, nie została jeszcze wyśpiewana. Ty wnosisz do tej relacji właśnie taką czystą kartę, taką energię niestworzonego, ale ta energia stworzonego, ta inteligencja kreacji, ona już dobija się do drzwi, już chce być zauważona, już się budzi, już chce się zamanifestować w realnym świecie. To się dzieje właśnie teraz, bo nadszedł już właściwy czas. I nie opieraj się temu. Niedługo w Twoim umyśle może pojawić się pewna mapa działań, które należy podjąć. I nie kwestionuj tej mapy. Uwierz i zaufaj. Zaufaj Wszechświatowi, że wie, gdzie Ciebie prowadzi, tak? Podejmij tę rolę takiego architekta swojej własnej rzeczywistości. To jest właśnie ten czas na rozpoczęcie kreowania tego, co jeszcze nie zostało stworzone. Podejmij tę rolę tego architekta swojej własnej rzeczywistości. To jest właśnie ten czas na rozpoczęcie kreowania tego, co nie zostało jeszcze stworzone, na stworzenie tej nowej matrycy Twojego nowego, przyszłego życia. Nawet jeśli masz wrażenie, że budujesz na śmieciach albo ze śmieci, ze skrawków, że nie posiadasz odpowiednich narzędzi, to mimo wszystko i tak podejmij ten trud, bo masz zagwarantowane, że on się będzie opłacił. Twoje marzenia, Twoje pragnienia popychają energię niestworzonego w kierunku zmiany na energię stworzonego. I teraz przyjrzyjcie się tej karcie. Mamy tutaj coś w rodzaju takiej kosmicznej pochwy, w której dopiero rodzi się jakieś ziarenko. Możemy je sobie śmiało porównać do, myślę, komórki jajowej, która finalnie rozwinie się w coś zupełnie innego, jeszcze dla nas takiego nieokreślonego, tak? Swoim kształtem jeszcze niewiele ona zdradza, co to może być. Ale widzimy już zarysowany jakiś taki wyraźny początek czegoś nowego. Ponieważ te karty mają kształt taki heksagonalny, tak? Czyli taki sześciokątny, a bryłą sześciokąta jest sześcian, czyli kostka, mi tutaj nasuwa się silnie takie skojarzenie do pewnego obiektu sakralnego. Ja mam nadzieję, że nie obrażę tutaj niczyich uczuć religijnych, ale ja widzę tu sześcienną świątynię Al-Kaba w Mekce. Tutaj podobnie mamy odsłonięty jeden róg, tak? Mówię tutaj o tej części. Jeśli sobie wyobrazicie, że to sześcian, tu jest róg tego sześcianu i ta jedna odsłonięta część, tak? A nasze ziarenko wzrastającego już, niestworzonego jeszcze, odpowiada miejscu usytuowania właśnie świętego kamienia Hajar w Mekce. Kamień ten nigdy nie został przebadany przez naukowców, ponieważ, no, jak wiemy, jest to obiekt kultu i dlatego też niewiele o nim wiemy, tak? Wiemy natomiast, że ma on kosmiczne pochodzenie, być może jest meteorytem, ponieważ muzułmanie podczas pielgrzymki siedmiokrotnie okrążają świątynię Al-Kaba w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Może to być też jakaś wskazówka, że coś trzeba będzie powtórzyć 7 razy i że będzie to proces odwrotny do tego, co robiliśmy dotychczas. Być może chodzi o zmianę zapisu energetycznego matrycy naszego życia. Nie wystarczy raz przejść przez jakiś proces, na przykład proces kreacji czegoś nowego, czegoś niestworzonego. Trzeba ten nowy obraz zmultiplikować, powielić go, aby wyrył on się na stałe w naszej nowej matrycy. I tutaj kosmos nam sprzyja, kosmos nas w tym wspiera, kosmos wysyła nam swoją transformującą energię. Zobaczcie, że do tej kosmicznej pochwy, w miejscu, gdzie leży święty kamień, tam wpadają różne promienie, tak? Jeden promień jest tęczowy, drugi jest taki amarantowy, oraz 2 mniejsze, takie kropkowane, przerywane tutaj w tym miejscu, nie? I to są energie z kosmosu, które wspierają naszą kreację czegoś, co jeszcze nie zostało stworzone. Właśnie wkraczamy w rolę wielkich kreatorów naszego nowego życia. Dobra, zobaczmy sobie teraz, co Twoja osoba wnosi do tej relacji, tak? Twoja osoba do tej relacji wnosi Plutona. Pluton to świat podziemny, Pluton to siła, Pluton to jakiś przymus. Z jednej strony to taka energia zapraszająca do zabawy, do lekkości, do świętowania, pasji seksualnej. Coś na kształt, wiecie, mi się kojarzy Dionizji, obchodzony w starożytnej Grecji na cześć Dionizosa, boga ekstazy, wina i żywotnych sił natury. To taki wir życia. Pluton popycha Cię naprzód, wymusza jakieś konieczne zmiany w Twoim życiu. Bez tych zmian Twój dalszy wzrost prawdopodobnie nie byłby możliwy. Tutaj w grę może wchodzić jakieś niezdrowe uzależnienie albo Twojej osoby, albo Twoje od Twojej osoby. To już wiecie, sami musicie tutaj rozstrzygnąć, co do Was pasuje. Jest w tej energii coś takiego mrocznego, coś takiego toksycznego. Tutaj przychodzi mi na myśl, że diabeł na Ciebie patrzy z ukrycia, że ma na Ciebie oko, ale przychodzi to do Ciebie poza tym, żeby Cię pchnąć do rozwoju. Nie jesteś w tym procesie sama, nie jesteś w tym procesie sam. Masz wsparcie aniołów, masz wsparcie Twoich przodków, masz wsparcie innych świetlistych bytów, którzy pokazują się na tej karcie jako dłonie zrzucające Wam takie okruszki złota, tak jakby z nieba. Ta plutoniczna energia popycha Cię do posprzątania w Twoim własnym życiu, do pozrywania starych pajęczyn, do wyciągnięcia w końcu tych starych trupów z szafy, żeby zrobić miejsce na coś nowego. To nowe to prawdopodobnie jest to, nad kreacją czego Ty będziesz pracowała, tak? W miejsce starych pajęczyn z czasem zaczniesz tkać nowe sieci, nowe połączenia, nową rzeczywistość, ale to stare najpierw musi być wysprzątane. I w tym przypadku toksyczny diabeł ma do wykonania naprawdę użyteczną robotę. Choć jest to zapowiedź początku długiego i bardzo bolesnego procesu, który trzeba jednak przejść, żeby zacząć kreować to, co niestworzone jeszcze, tak? Ale pamiętajcie, no, nam się diabeł zawsze kojarzy właśnie z taką toksyną, z manipulacją. Pamiętajcie, że my dawno temu, jeszcze zanim przyszliśmy na ten świat, nasze dusze zawarły razem różne kontrakty i my się na to umówiliśmy, my się na to zgodziliśmy. Ten diabeł podjął się sam właśnie tej roli, że on nam w tym procesie pomoże, tak? Ja to zawsze porównuję do roli Judasza. Jezus dobrze wiedział, że Judasz go zdradzi. Jezus mógł temu przeciwdziałać. Mimo wszystko Jezus tego nie zrobił, ale też nigdy wprost nie potępił Judasza. Judasz podjął się tej roli, żeby dokonało się to, co się dokonało. I tak po prostu musi być. I wasz diabeł, on też w waszym życiu się pojawia, żebyście wy mogli pewne rzeczy w swoim życiu przepracować i żebyście mogli transformować, tak? Dobra, przechodzimy do kolejnej karty. To jest karta androgeniczność. I ta karta mówi, dobrze widać? Ta karta mówi o tym, jaka jest twoja lekcja do przerobienia właśnie w relacji z tą osobą. Kiedy przejdziemy przez alchemiczne procesy gnicia, czy inaczej fermentacji, oczyszczania, oddzielania czy separacji, to cechy przeciwstawne łączą się ponownie w nas, tak, w coś, co określa się mianem takiej boskiej hermafrodyty. Pojednania ducha i materii. Istoty o cechach zarówno męskich, jak i cechach żeńskich. Stąd alchemiczny symbol Rebisa, istoty o dwóch głowach w jednym ciele, gdzie jedna głowa jest męska, a druga głowa jest żeńska. Rebis symbolizuje dualizm. To jest taka podwójna materia. To końcowy produkt alchemicznej magnum opus, czyli wielkiej pracy, którą my właśnie tutaj podejmujemy w tej relacji, tak? Androgeniczność, czyli unia idealnie zbalansowanej boskiej kobiecości. I ta boska kobiecość, ona tutaj jest reprezentowana właśnie przez ten księżyc na tej karcie oraz boskiej męskości reprezentowanej tutaj przez słońce, czyli tak zwany androgen, tak inaczej hermafrodyta, dziecko Hermesa i Afrodyty, hermafrodyta. Teraz jeszcze mi się skojarzyło, że przecież to słońce, energia męska, to jest prawdopodobnie alchemiczny Czerwony Król, a księżyc, energia żeńska, to jest alchemiczna Biała Królowa. I to bardzo ciekawe, bo to może oznaczać, że przyjęcie u królowej, na które tak spieszył się królik w Alicji w Krainie Czarów, pamiętacie? To było właśnie alchemiczne wesele, które mamy tutaj na samej górze naszego rozkładu. Jest to pewnie temat na zupełnie nowy film o Alicji. Ja nieprzerwanie jestem pod wrażeniem, jak wielowarstwowe jest to dzieło i niewykluczone, że taki odcinek kiedyś powstanie. Dobra, ale wracamy do naszych kart. Na karcie oprócz Słońca i Księżyca widzimy dwa czerwone ibisy, co może nawiązywać do wierzeń starożytnego Egiptu, gdzie zupełnie inaczej pojmowano ciało i duszę, niż my to pojmujemy dzisiaj, tak? Człowiek według tej koncepcji składał się z kilku pierwiastków, między innymi ciała, serca, cienia i szeregu różnych elementów duchowych. Najważniejszymi elementami duchowymi według Egipcjan starożytnych były Ka, Ba i Ach. Ka, czyli kluczowy element człowieka, swego rodzaju sobowtór. Ka można przetłumaczyć jako siłę witalną, czasem też jako ducha. W chwili śmierci Ka zmarłego udawało się na spoczynek, tracąc swoją indywidualność. Dopiero mumifikacja i rytuały umożliwiały powrót Ka do ciała, a odpowiednie zabiegi reaktywowały ten element duchowy, tak? Jednak, żeby odzyskać swój indywidualny charakter, to Ka musiało połączyć się z Ba, czyli z taką indywidualną duszą, stanowiącą o indywidualności człowieka, jego niefizycznych cech, tak? Bogowie mieli swoje Ba, również kamienie, przedmioty, miejsca, one też również mogły mieć swoje Ba. Za życia człowieka ten rodzaj duszy mieszkał w ciele i stanowił o jego indywidualności, a po śmierci, jak umierało ciało człowieka, Ba opuszczało to ciało i udawało się w zaświaty, gdzie czekała je właśnie transformacja w wyższy byt duchowy. W sztuce Ba miało zazwyczaj postać właśnie ptaka z głową człowieka. No i ostatni to jest Ach, zwane czasami świetlnym, było połączeniem obu tych elementów duchowych, tak? I w hieroglifach pojawiało się ono właśnie jako ibis grzywiasty, którego tutaj na tej karcie widzimy. Była to wspaniałość duszy, czyli to, co człowiek zyskuje dzięki pracy nad samym sobą. Po różnych rytuałach pośmiertnych zmarły udawał się w zaświaty, gdzie musiał przejść pomyślnie sąd nad swoim życiem i czasami stawał się wtedy błogosławiony, tak? Dokonywało się wtedy połączenie ba i ka w ach i zmarły przeistaczał się w wyższy byt duchowy. Można było zanosić do niego modlitwy, gdyż ach błogosławionych mogły wpływać na zdarzenia w świecie doczesnym i miały kontakt z bogami. Dlatego ibisy na naszej karcie, według mnie oczywiście, mogą wskazywać na pewnego rodzaju śmierć, przez którą trzeba będzie przejść w tym procesie, aby doprowadzić do zjednoczenia waszego ducha i waszej duszy. Nie musi to być wcale śmierć fizyczna, bardziej według mnie proces umierania, na przykład z miłości, z tęsknoty, z braku kogoś lub czegoś. I wygląda na to, że to właśnie wasz towarzysz w tej podróży wysyła w waszym kierunku ten trujący promień rtęci, tak, tutaj widzimy te promienie, wysyła w waszym kierunku ten toksyczny promień rtęci, który ma doprowadzić do waszej metafizycznej śmierci. Pamiętajcie jednak, że dawno temu, zanim jeszcze zeszliśmy na ziemię, my się na to umówiliśmy, tak? Nie możemy mieć do kogoś za to żalu, że po prostu wypełnia swoją rolę, swoje zobowiązania, swoje pakty, które zawarliśmy jeszcze przed zejściem na ziemię. Nasze ibisy, wyraźnie tutaj na tej karcie one posiadają płeć. Męski ibis przypisany do słońca, ten, tak, tutaj, on tradycyjnie ma odwróconą głowę, co wskazuje na bliźniaczy płomień męski, czyli ten płomień uciekający, tak. Naprzeciw niego mamy bliźniaczy płomień żeński, czyli płomień goniący, tutaj, ale tym razem ibis nie patrzy bezpośrednio w kierunku mężczyzny, a zadziera lekko głowę ku górze i zerka tutaj, na pająka, tak. Strona żeńska patrzy już w kierunku manifestującej się nowej rzeczywistości. Dostrzega tę nową sieć, która ma być utkana w miejsce starych, zakurzonych pajęczyn. W tym przypadku pająk uczy nas, jak odciąć stare sieci, które nas blokują, które nas ograniczają, jak utworzyć nowe sieci, które dadzą nam szczęście, które przyniosą nam spełnienie marzeń. Potwierdza to umiejscowiona w centrum karty niebieska róża, tak? Symbol tajemnicy, tęsknoty i osiągania niemożliwego. Twoje życzenie właśnie się spełnia. Zauważ, że w kwiatowym kielichu umieszczona została niebieska perełka, tutaj o tym dokładnie mówię. Być może to jest ta sama, która znajdowała się najpierw w kosmicznej pochwie, tutaj na karcie numer 1, ale jest już większa, jest już wyraźniejsza, niestworzone, jeszcze nabiera kształtu, manifestacje przynoszą pierwsze nieśmiałe efekty, a to dlatego, że pająk jest również siłą kobiecości, jest twórczą energią żeńską. Może też wskazywać na odrzucenie owej kobiecości i przyjęcie cech bardziej męskich. Stąd ten androgen, tak? Pająk na naszej karcie, jeszcze raz pokazuję, może wskazywać również na równowagę między światem fizycznym i światem duchowym, między mężczyzną i między kobietą, na połączenie mocy i na połączenie łagodności, na przeplatanie się przeszłości i przyszłości. Ponieważ w naszym przypadku pająk spuszcza się na nitce w dół, tak, widzimy to dokładnie, on się spuszcza po nici w dół, może powinniście zwrócić uwagę na wasze myśli i na wasze uczucia. Może konieczna jest zmiana myślenia. Pająk często może wskazywać właśnie, że warto nawiązać połączenie z przodkami i poprosić ich o wsparcie. Ja do tego celu używam właśnie specjalnej talii kart Oracle. Albo może też wskazywać na to, że warto przyjrzeć się zapisom w naszych genach. Czy one nas nie ograniczają, czy nie powodują w nas jakiś blokad, czy nie trzeba się po prostu od czegoś odciąć, uwolnić. W sferze duchowej pająki są mistrzami czasu. One tworzą energetyczne węzły, które splatają razem przeszłość i przyszłość, aby pomóc Ci odnaleźć się w chwili obecnej. Mogą Cię ostrzegać, że gdy utkniesz w przeszłości lub za bardzo wypatrujesz wymarzonej przyszłości, zamiast skoncentrować się na jej tkaniu jej tu i teraz, tak? Jesteś nieskończoną istotą, która będzie nadal tkała i tworzyła nowe wzorce życia. Pomimo swojego przemijania będziesz żyć cały czas, będziesz tkać nieskończenie. Dobra, zobaczmy sobie teraz, co ta druga osoba, Twoja osoba, co ona ma wnieść do tej relacji. Mamy tutaj, zaraz muszę sobie ustawić tak, żebyście dobrze widzieli. O, teraz jest chyba git. Mamy Merkurego. Merkury jest tutaj rozumiany dwojako, jako planeta i jako pierwiastek alchemiczny, pierwiastek rtęci, tak, skrót HG. Ponieważ Merkury po angielsku to jest właśnie rtęć. Najpierw zajmiemy się Merkurem jako planetą. Co ciekawe, Merkury jest powiązany z greckim bogiem Hermesem, tym samym, o którym już dziś mówiliśmy, jako że jest on ojcem Hermafrodyty, tak? Czy androgyna. Hermes nosi skrzydlate buciki, jak pewnie pamiętacie z lekcji mitologii. Buciki, które przenoszą go z miejsca na miejsce, a w dłoni Hermes dzierży kaduceusz. I ten kaduceusz, już to widzę, będzie dla nas jeszcze ważny, więc wrócimy do niego za chwilę. Hermes natomiast jest bogiem handlu, dobijania targu, przekonywującej mowy, a od przekonywującej mowy to już niedaleko do akwizycji. No i dlatego Hermes pewnie został opiekunem złodziei, tak? Miał on też rzekomo okraść cały Olimp, ale czy tak było, kto to wie. Ale przede wszystkim Hermes to komunikacja. Ktoś, kto biegle włada językiem albo nawet językami, być może jakiś poliglota. Zwróćcie uwagę, czy wasza osoba nie jest taką biegłą w mowie właśnie osobą. Osobą, która potrafi pięknie i kwieciście mówić, chociaż może to być z drugiej strony takie trochę strzeliste pustosłowie, tak? Taki przerost formy nad treścią. Merkury rządzi wszelkimi formami komunikacji. Czy to będą jakieś znaki, czy symbole, czy wiadomości. To jest potencjalny czas na pisanie, na naukę, na nauczanie. Długopis czy klawiatura to jest świetny kanał właśnie dla siły Merkurego. Ale jaka jest jego lekcja? Zastanówmy się. Często jak widzę w tarocie kartę 7 mieczy, czyli złodzieja, to widzę właśnie tę energię Hermesa i Merkurego, tak? Bo miecze w tarocie to jest właśnie komunikacja, ale też odcinanie się. Być może jego lekcją jest nieużywanie słów wobec Was, ale też nie tylko wobec Was, nieużywanie słów niczym miecza, który trafia prosto w serce i który rani. Merkury reprezentuje również umysł. Być może ktoś po prostu za dużo siedzi w umyśle, a za mało wychodzi z przestrzeni serca. Merkurego reprezentuje często wąż, którego symbol przypomina kosmiczne łono. Natomiast Merkury, rozumiany jako rtęć, czyli jako pierwiastek, alchemiczny też, reprezentuje taką bierną zasadę żeńską, wilgoć, chłód, ponieważ rtęć zmienia swój stan z ciekłego w stan, ze stanu ciekłego w stan stały, to rtęć widziana bywa też jako przekraczanie granic śmierci. Według alchemików miała przemieszczać się ona między życiem a śmiercią. To trzeci koń apokalipsy, jeśli widzieliście mojego ostatniego shorta, którego wrzuciłam na kanał, tak, o jeźdźcach apokalipsy. To rtęć jest właśnie tym trzecim jeźdźcem apokalipsy, jeden z trzech głównych składników materii obok soli i siarki. który czerpie energię z pozostałych 6 planet. Zauważcie, że na naszej karcie Merkury wypuszcza w stronę żeńską coś na wzór takiego szmaragdowego korytarza. Widzicie to? I to on właśnie zasila energią wszystkich planet, tak? Waszą kreację tego, co jeszcze nie zostało stworzone. Czyli nie taki diabeł straszny, jak go malują, tak? I przechodzimy, kochani, już do ostatniej karty. Efekt docelowy waszych działań, czyli Unia, alchemiczne wesele, tak? I pokazuje nam się tutaj hierogamia, zaślubiny bogów, wewnętrzny ślub pierwiastka żeńskiego z pierwiastkiem męskim, energii męskiej z energią żeńską. Ten wewnętrzny ślub, on jest taką alchemiczną przemianą podstawowej materii osobowości w duchowe złoto, czyli prawdziwy cel każdej alchemicznej transmutacji, tak? To proces, który Jung nazywał indywiduacją. I podczas tego procesu pozbywamy się fałszywych obrazów siebie samych, stworzonych przez nasze środowisko, przez projektowane na nas wizje naszych rodziców, naszych nauczycieli, przyjaciół, kochanków, ekskochanków, nie wiem kto tam jeszcze. I zobaczcie, tutaj zwróćcie uwagę, że ta pionowa linia biegnąca przez środek karty, tak, i rozdzielająca tę kartę na dwie połowy, to jest według mnie właśnie Kaduceusz Hermesa. Za chwilę Wam to jeszcze postaram się lepiej unaocznić. Sama linia wyobraża laskę z drzewa oliwnego, czy też z drzewa laurowego, którą już za chwilę oplotą te dwa węże, tak? Tak jak na Kaduceuszu ma to właśnie miejsce. Niektóre talie tarota pokazują właśnie ten Kaduceusz Hermesa na karcie dwójki kielichów, tak? A ta dwójka kielichów to jest właśnie pełnia miłości. Co wskazuje również, że i samą kartę należałoby pewnie interpretować jako alchemiczną unię. Ja zresztą uważam, że cały tarot pokazuje właśnie alchemiczne procesy przemiany człowieka, ale o tym będzie oddzielny odcinek, dlatego też nie będę się teraz w to zagłębiać, tak? Według mitologii greckiej i rzymskiej Kaduceusz należał do atrybutów boskich posłańców, tak? Taki atrybut posiadał Bóg Hermes, czy inaczej właśnie Merkury. Dziwny zbieg okoliczności, tak mam. Ten Merkury nam tu znowu powraca. I bogini Iris, która była uosobieniem tęczy, była posłanką bogów. No i te tęcze też tutaj mamy, tak? Dziwnym zbiegiem okoliczności. Te tęcze widzieliśmy już na poprzedniej karcie. W sztuce Iris przedstawiana jest zwykle jako taka bardzo urodziwa, młoda kobieta z wielkimi skrzydłami u ramion, w krótkiej albo długiej szacie, lśniącej wszystkimi kolorami tęczy. Z naczyniem w kształcie dzbanka do czerpania i rozlewania wody, co według mnie właśnie przedstawia karta gwiazdy w tarocie. Ale o tym też innym razem, tak? Teraz ten atrybut boskich posłańców należy do Was, do Ciebie jako bogini Iris i do Twojego oblubieńca jako Hermesa. Teraz jeszcze tak mi przyszło do głowy, że Kaduceusz to przecież energia kundalini. Także możecie w niedalekiej przyszłości doświadczać różnych skutków rozbudzenia tej energii w Was, tak? Kiedy to może się stać, kochani? Gdy wchodzimy w ostatnią część maja, przesuwamy się w astrologiczny znak Bliźniąt. A w zachodniej tradycji misteryjnej, bliźnięta powiązane są z 6. kartą tarota, która przedstawia właśnie naszych kochanków, tak? Których nie będę już teraz odkrywała, żeby nie gorszyć YouTube'a, ale pamiętacie tą kartę, tak? Dlatego myślę, że możemy spodziewać się czegoś naprawdę dużego, czegoś niezwykłego, czegoś spektakularnego, przepraszam, w maju właśnie. Gdy Słońce wchodzi w znak Bliźniąt, znajdujemy się pomiędzy Beltane i letnim przesileniem, które reprezentują dwa różne typy małżeństwa. Beltane to jest czas zaślubin wiosennej bogini i boga kiedy jedno ja wyciąga rękę do drugiego, żeby stworzyć właśnie równe sobie partnerstwo, a przesilenie letnie to czas zaślubin solarnego króla z Ziemią. I takie panowanie w duchowym sensie nie jest ograniczone do jednej lub do drugiej płci, nie wiąże się z siłą czy z narzucaniem komuś swojej siły, tak, czy woli. To jest chęć przyjęcia odpowiedzialności za większą całość i służenie tej większej całości. To jest wyjście poza mniejsze ja w szerszy świat. To jest taka chęć powiązania się z nim, by stworzyć związek w ramach takiej większej całości, większej rodziny, planety, wspólnoty wszystkich ludzi, tak? Jednym z celów duchowych poszukiwań jest odnalezienie siebie samych i odkrycie tego, kim tak naprawdę jesteśmy, tak? Zaprzyjaźnienie się z samym sobą, takie dążenie do rozwoju naszego najwyższego ideału. Kochankowie mogą reprezentować samoakceptację naszych sił i słabości, naszych potencjałów, ograniczeń, naszych impulsów do altruistycznych i pełnych miłości zachowań oraz impulsów do takiego zdrowego egoizmu i destrukcji, tak? Sama akceptacja nigdy nie oznacza braku chęci zmiany i dorastania. Możemy zaakceptować to, kim jesteśmy, równocześnie dążąc do rozwoju, do wzrastania w harmonii z boskością w nas samych, tak? By stworzyć wewnętrzne małżeństwo, musimy najpierw przepłynąć przesmyk pomiędzy tym, co Jung nazywał Scyllą i hybrydą, tak? Czyli takim pompowaniem ego, czyli myśleniem, że jesteśmy ważniejsi i bardziej wyjątkowi niż naprawdę jesteśmy, oraz wierzeniem, że jesteśmy wybrakowani i gorsi od innych. Scylla i hybryda, one pojawiają się w pieśniach Homera, starożytnego greckiego poety, jako taka skalna płycizna i wielki wir położony pomiędzy Scyllą a Italią. Sycylią oczywiście i Italią. I ten wielki wir z pieśni Homera dzisiejsi fizycy kwantowi prawdopodobnie nazwaliby właśnie czarną dziurą kosmiczną. I to, co mi się mocno rzuciło w oczy na tej karcie, to jest właśnie to jej rozdzielenie na pół. Na początku wydawało mi się tak, że tutaj mamy noc, a tutaj mamy dzień, ale tak mi nie... O ile tutaj jeszcze potrafię doszukać się tego rozgwieżdżonego nieba, o tyle tutaj ten dzień mi się nie podobał. Czemu on jest taki nakrapiany? I doszłam do wniosku, że nie, to nie jest noc i dzień, kochani. Tak jak się na pierwszy rzut oka wydaje. To ciemna materia i biała materia. I tutaj mamy odpowiednio czarną dziurę i białą dziurę. Biała dziura hipotetycznie jest przeciwieństwem czarnej dziury. Według teorii biała dziura miałaby być obszarem, gdzie energia i materia wypływają z osobliwości. Jeśli pamiętacie schemat czarnej dziury, tak, tam po środku mamy właśnie osobliwość, no i na dole zaczynałaby się właśnie biała dziura. Dobra, uniknięcie rozbicia się na tych skałach Scylli lub wciągnięcia w wir hybrydy wymagały odwagi i naprawdę wielkich umiejętności manewrowania. Podobnie my musimy tutaj manewrować, tak, żeby odnaleźć drogę środka pomiędzy samoakceptacją a potrzebą oceniania innych i takiego dowartościowywania się przez wywyższanie się i krytykę innych, tak? Jak kogoś skrytykujemy, to dzięki temu sami się poczujemy lepsi. Musimy ożenić ze sobą te dwa aspekty samych siebie, tak? Czyli ten kompleks niższości i wyższości. Aż w końcu zobaczymy się takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. Przejrzymy się po prostu w lustrze. Ten wewnętrzny ślub jest taką alchemiczną przemianą podstawowej materii nieosobliwości, w duchowe złoto. Czyli ta indywiduacja Junga, tak? Pozbywamy się persony ochronnej maski. tej maski, którą zakładamy, żeby stawić czoła światu. Stajemy twarzą w twarz z cieniem, z naszą własną wewnętrzną negatywnością, tak? Tutaj mam na myśli właśnie pracę z cieniem. Akceptujemy nasze przeciwieństwa seksualne, animę i animusa, tak? Akceptujemy jako własne te aspekty samego siebie, które wcześniej projektowaliśmy na innych. Takie przemiany mogą popsuć nasze związki. Bardzo często takie przemiany alchemiczne człowieka, a bardzo wiele osób je przechodzi obecnie, szczególnie osoby w procesie bliźniaczych płomieni, takie przemiany, tak, psują nasze stare karmiczne relacje, nasze karmiczne małżeństwa. Człowiek, który przechodzi przemianę, nie odnajduje się już w tym starym związku. Nie jest zainteresowany więcej związkami karmicznymi. On pragnie tylko unii ze swoim bliźniaczym płomieniem albo z bratnią duszą. Interesują go już tylko i wyłącznie relacje duchowe. Możemy zobaczyć, że inni nie są ludźmi, za którymi ich braliśmy. Czasami odkrywamy, że związki, działania, które nas satysfakcjonowały w przeszłości, przestają po prostu być tymi właściwymi w następnej fazie naszej wędrówki. Musimy się cofnąć i zacząć wszystko od początku, a do tego trzeba odwagi, tak? A my boimy się zmiany i boimy się nieznanego. Lecz jeśli zaufamy procesowi wewnętrznej zmiany, jeśli przejdziemy przez i poza ten proces, to odkryjemy, że jesteśmy dużo większymi i bogatszymi istotami, niż nam się wydawało. Także kochani, szykujcie stroje, buciki na wesele, bo takie wesele, mimo że to jest tylko mały krok w naszym alchemicznym procesie, to jest to wielka okazja do świętowania. I mimo że możecie czuć się teraz trochę zawiedzeni, że ta wasza opowieść o bliźniaczych płomieniach okazała się historią wewnętrznej transformacji, a nie boskiej, prawdziwej i spełnionej miłości przejawionej w tym fizycznym, zewnętrznym świecie, to pamiętajcie, że świat zewnętrzny jest zaledwie odbiciem twojej własnej duszy. Więc jeśli doprowadzisz do unii w tobie, to jest to początek manifestowania się unii w świecie zewnętrznym. Żebyś ty i twój bliźniaczy płomień, żebyście mogli się spotkać i być razem, najpierw ta unia musi nastąpić wewnątrz ciebie. A karty pokazują, że w najbliższym czasie taka unia w tobie się właśnie dokona. Gratuluję! Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Jeszcze na chwilę wam się dogram, bo tak mi się dopiero teraz skojarzyło, że przecież ta karta kochanków, ona też mówi o tym alchemicznym weselu, bo czym tak naprawdę jest grzech Adama i Ewy, których widzimy tutaj na tej karcie kochanków. Grzech Adama i Ewy polegał na tym, że oni wybrali dualną rzeczywistość. Kiedy zjedli jabłko z zakazanego drzewa, nagle rozpoznali, że są nadzy. Drzewo było wiadomości złego i dobrego. To była właśnie ta dualność. I to pięknie przedstawia święta geometria, tak? Że jabłko to jest po prostu kwiat życia. Jeśli ktoś zna się na świętej geometrii, to rozumie, o co mi chodzi, a jeśli nie, to planuję też odcinki ze świętej geometrii i wtedy to lepiej wam pokażę, tak? Czyli to jabłko to jest właśnie torus, to jest ten kwiat życia, to jest ta dualna rzeczywistość, to jest również pentagram, dlatego pentagram, który jest symbolem diabła, tak? Symbolem grzechu. Adam i Ewa tak naprawdę w raju wybrali dualną rzeczywistość i teraz trzeba tą dualną rzeczywistość znowu w sobie scalić, bo na nowej ziemi nie ma miejsca na dualność. Musi dojść do tego alchemicznego małżeństwa w nas i na zewnątrz nas. zachrypłam, więc nie będę już się więcej produkować. Myślę, że to też jest temat na oddzielny film. Także buziaki, kochani, już nie przedłużam. Pa, pa.